Dzień dobry, pani Nina Grela. Bliżej zdrowia, bliżej natury. Po raz 39. Oczywiście nie tylko bliżej zdrowia, bliżej natury, ale spotkania z medycyną naturalną. Do naszej ogromnej ofercie handlowej, czyli targom, towarzyszą zawsze spotkania z medycyną naturalną, czyli cykl wykładów trzydniowy, naprawdę opracowywany za każdym razem przeze mnie. Ja wymyślam tytuły, ja wymyślam problemy, ja wymyślam główny motyw i to ludzi bardzo przyciąga, bo otwieramy przed nimi ogromny skarbiec z wiedzą, jak utrzymać zdrowie, jak samemu sobie pomagać, z jaką ostrożnością podchodzić do pewnych decyzji lekarskich, które niestety nie służą zdrowiu, ale niszczą nam zdrowie. Ponieważ jak dzisiaj powiedział Jurek Zięba, niestety medycyna w niektórych przypadkach, na przykład chirurgia, urazówka i tak dalej, zrobiła ogromny postęp w ostatnim stuleciu, ale pomoc starszemu człowiekowi od 100 lat jest taka sama. Spotkania z medycyną naturalną są po to, abyśmy wzięli sprawę swojego zdrowia w swoje ręce i nie dali się zwieść fałszywym prorokom. 39 już raz to tradycja, chyba już znana nie tylko w Polsce, tutaj w Katowicach. Proszę powiedzieć kilka zdań, jak to się u pani zaczęło? Skąd ta pasja? Moja pasja zrodziła się z mojej potrzeby. Zachorowałam ciężko, to znaczy zachorowałam. Nastraszyłam się, bo miałam guza piersi. Wycięto mi tego guza. Guz był łagodny, ale kazano mi robić, co teraz jest skandalem, co miesiąc mamografię. Po 6 miesiącach i po 6 mamografiach miałam w obu piersiach setki guzów. I wtedy mi powiedziano, że do 5 lat utracę obie piersi, które mam do dziś. I niestety będą mi wycinać każdy rosnący guz, ale to się skończy źle. Ja wtedy na maślanych nogach wracałam z wynikiem właśnie tej mamografii do mojej lekarki w Instytucie Onkologii w Gliwicach i pomyślałam sobie tak, jeżeli jest choroba, jest sposób na nią. I ja tego sposobu już nie będę szukała w medycynie akademickiej. W ciągu 6 miesięcy wyleczyłam siebie z guzów. Prosto. Kupiłam 3 książki, pierwsze książki z medycyny naturalnej w moim życiu. Opracowałam dla siebie terapię i wyleczyłam się pokrzywą okładami z prasowanej kapusty i odpowiednim zestawem pożywienia. I nie mam do dzisiaj żadnych guzów piersi. I wtedy doszłam do wniosku, że ja muszę pójść w stronę medycyny naturalnej i pomagać tej medycynie w takich przypadkach, w których ona może zadecydować o naszym życiu i zdrowiu. No i tak to się zjawiło. Potem wymyśliłam, byłam dziennikarką, zawsze byłam jakaś taka społeczna, więc otworzyłam klub dziennikarza w Katowicach i chciałam go jakoś ten klub spopularyzować. I wymyśliłam tak zwane szamańskie środy, czyli takie spotkania środowe, gdzie popularyzowałam medycynę naturalną. Ludzie mnie zaczęli pytać, dlaczego, gdzie oni mogą przeczytać o tym, o czym ja im mówię. To ja sobie pomyślałam, że stworzę pismo, które będzie to popularyzować. Nazwaliśmy to pismo Szaman, Człowiek, Zdrowie, Natura, ponieważ tak wtedy się mówiło, że to są szamańskie praktyki. Dzisiaj wiadomo, że szamanizm jest równie wartościowy jak medycyna naturalna i medycyna akademicka i nie jest to jakiś
ale powiedziano mi kiedyś, że tylko ja bym się w Polsce całej mogła odważyć na to, żeby wydawać pismo pod tytułem Szaman. Wychodzi już 25 lat i ma się dobrze. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa, bo rzeczywiście zawieram w tym piśmie całą wiedzę, jaką mają moi przyjaciele i jaką ja stale wzbogacam. I potem trzecim etapem mojej działalności były właśnie spotkania, były targi Bliżej Zdrowia, Bliżej Natury i spotkania z medycyną naturalną, ponieważ ludziom było już za mało tych śród. One są przez 10 miesięcy do dzisiaj w Katowicach przy ulicy Sobieskiego 11, tylko w lipcu i w sierpniu nie robię tych spotkań. I to zadziałało, bo jeszcze w międzyczasie od 15 lat prowadzę terapię oczyszczania wątroby w hotelu Zagroń w Szczyrku. Bardzo dobra terapia, przywracająca. Właśnie dzisiaj spotkałam młodego człowieka, który był w bardzo złym stanie i mówi: pani Nino, ja pani zawdzięczam życie, już 2 lata nie mam żadnych kłopotów z wątrobą. Więc to jest ogromna przyjemność, jeśli człowiek przekonuje się, że to, co robi, ma wartość, komuś służy. To mi daje ogromnie dużo radości. Targi oczywiście dają mi ogromną radość. Wymyślam główny motyw. Na tych targach jest to taki: dbając o ciało, nie zapominaj o mózgu, bo my rzeczywiście nasz mózg traktujemy niewolniczo. My po prostu nie zdajemy sobie z tego sprawy, że demencja starcza, Alzheimer i inne choroby wieku starszego biorą się z nieużywania mózgu. Jak przestajemy pracować, przestajemy się rozwijać, przestajemy myśleć, bezmyślnie patrzymy w telewizor, tracimy czas na rzeczy zupełnie niepotrzebne, a nie my. W tym czasie my powinniśmy się rozwijać. Po to są uniwersytety trzeciego wieku. To jest wspaniały pomysł dla starszych ludzi. Ale my powinniśmy również rozwijać mózg naszych dzieci. Cała afera o 6-letnie pójście do szkoły jest absurdem. W Kanadzie, w Stanach, w wielu krajach już dzieci 5-letnie idą do szkoły. Moja wnuczka kanadyjska była najmłodszym dzieckiem, była niespełna 5-letnia, kiedy poszła do 1. klasy. Teraz, kiedy jej rówieśnice idą na 1. rok studiów, ona poszła na 3. Dlaczego tak zrobiła jej mama? Dlaczego ja to lansuję? Ponieważ mózg dziecka rozwija się do 11 roku życia. Wtedy jest najbardziej twórczy. Wtedy do tego 11 roku życia można nauczyć dziecko 2-3 języków, ponieważ ma ten mózg otwarty. On po 11 roku życia już nie przybywa tych komórek w takim tempie jak dziecku. My mówimy, że teraz się rodzą niezwykle mądre dzieci, zaskakująco mądre, bo rzeczywiście te mózgi się rozwijają i teraz w dzisiejszych czasach rozwijają się świetnie i dzieci powinny właśnie tak chodzić. Co jeszcze mózg kocha? Mózg kocha, żeby nasze pary, czyli ty i ja, żeby one działały zgodnie, żeby była miłość, że jeśli my żyjemy spokojnie, w dobrym układzie rodzinnym, to ten mózg dużo wolniej traci tę ilość komórek, którą traci wtedy, kiedy zaczyna się właśnie takie bezrobocie, fundujemy naszemu mózgowi. Ja nie mam telewizora i ja prawie nie słucham radia, wybiórcze, informacyjne. Ja słucham pięknej muzyki, ja się relaksuję, ponieważ żeby przedłużyć sobie młodość, a już jestem posuniętą w lecich kobietą, to trzeba po prostu żyć twórczo, radośnie i nie tracić czas na głupie, niepotrzebne rzeczy. Przecież zapominamy po 2-3 dniach, co w tej telewizji było. Musimy patrzeć na głupawe reklamy. Po co na to tracić życie? Lepiej pójść na spacer, poćwiczyć, pogimnastykować się, poczytać, coś zrobić dobrego.
jest coraz trudniej i jeżeli my nie zaczniemy sami dbać o nasze zdrowie, uczyć się dobrych metod pracy z umysłem i pracy z ciałem, to niestety spotka nas smutna starość. Co jest największym wyzwaniem przy organizacji tego typu imprez? Dla mnie wielkim wyzwaniem, tym największym, jest wymyślenie mądrego tytułu, zaproszenie mądrych, umiejących porwać ludzi, prelegentów. Wszystko to opracować, zrobić. Ostatnio mi usiłowano wmówić, że to nie jest praca twórcza. To jest ogromnie ciężka twórcza praca. Bo, a poza tym, nikt nie jest prorokiem między swymi. Nie chcę narzekać, ale nieraz mam taką gehennę z powierzchnią targową, z różnymi detalami. Ciągle coś się zmienia. Naprawdę to jest heroiczny wysiłek mój, żeby to wszystko było zorganizowane, żeby ludzie przyszli, żeby byli zadowoleni. Bo widzi pan, nikt nie chce, każdy by chciał pracować za coraz mniej, za coraz większe pieniądze. Niestety, ja też bym tak chciała, ale mnie się to nigdy w życiu nie udawało. Jak pani widzi w obecnych czasach zainteresowanie się młodzieży, dzieci tą tematyką? To jest bardzo budujące. Na moje spotkania środowe, bo od nich się to przecież zaczęło, przychodzi bardzo dużo młodzieży. Młodzież jest ciekawa, otwarta na nowości, twórcza. Ja bardzo kocham młodzież i myślę, nie, z bardzo wielkim smutkiem patrzę na każdy zdolny, młody talent, który się może realizować tylko za granicą, a nie u nas. Nasza młodzież jest naszym największym skarbem. My ten skarb marnujemy, mitrężymy i pozwalamy, żeby on odpływał i wzbogacał inne narody. To jest straszny, to jest fakt, który mnie przeraża, zasmuca i każe się martwić o przyszłość naszego kraju. Bo kraj, który nie ma młodych ludzi, pełnych zapału do pracy, uskrzydlonych, zginie. Inni go po prostu zniszczą. Wielu jednak odnajduje nadzieję tutaj, przychodząc na wykłady, na liczne stoiska wystawiennicze. Jak możemy przekazać tą nutkę nadziei tym, którzy jeszcze o tym może nie wiedzą, a może nie są do końca tym zainteresowani? Jak ich zarazić? Nie wiem. Ja myślę, że teraz jest trudno w ogóle coś reklamować. Kiedyś było jedno radio, czy dwa, trzy rozgłośnie. Teraz jest kilkadziesiąt. W samych Katowicach i okolicy no co najmniej kilkanaście. Rozdrabnia się to wszystko. Dla mnie wielkim problemem jest, jak ja odpowiednio zareklamuję targi. Ale te targi mają już swoją renomę. I ja mam mnóstwo wolontariuszy, którzy mi proszą, pani Nino, proszę dać plakaty, my rozlepimy, my pomożemy. To jest cudowne, taka solidarność tych, którzy korzystają z tymi, którzy tworzą. Mnie to bardzo wzrusza. I co było takiego wyjątkowego w tej historii tych edycji targów? Och, proszę pana, było wiele rzeczy. Było wiele cudownych uleczeń. Było wiele takiego wsparcia osób zagubionych. Ja mam takie starsze panie, już bardzo leciwe, które nie wezmą żadnego lekarstwa, jeżeli ja im nie powiem, że to warto wziąć. Ja nie jestem lekarzem. Ja się całe życie zajmowałam najpierw akademicką, potem naturalną. Ale nie jestem lekarzem. Miałam być lekarzem, ale moja dyrektorka tak ceniła mój talent pisarski, że jakoś wymusiła mnie, żebym ja jednak została dziennikarką piszącą, a nie lekarzem. Nie lubiłam rano wstawać, więc rano się lubię pogrzebać w domu.
I to też zadecydowało, że doszłam do wniosku, że nie mogę być o 7 rano w szpitalu. I może dobrze, bo nie jestem lekarzem, ale umiałam wczuć się w potrzeby ludzi. I staram się zawsze dawać im to, co może im ułatwić życie, powrót do zdrowia. Ale mam jedno wielkie hobby. Jak mnie się kiedyś zapytano, jak myślisz, po co ty zjawiłaś się na tej ziemi? Ja mówię, ja doskonale wiem, po co ja się zjawiłam na ziemi. Ja zjawiłam się tu po to, aby uczyć ludzi optymizmu. I to uważam za swoje naczelne osiągnięcie w życiu. Że nawet w trudnych czasach stanu wojennego, kiedy utrzymywaliśmy się z mężem z handlu książkami na odpustach, ja ciągle mówiłam o tym, że będzie lepiej, że jestem optymistką i uczyłam ludzi przetrzymać trudne chwile, bo zawsze nam i na naszej ulicy zaczynało świecić słońce. I tym pięknym, optymistycznym akcentem dziękuję pani serdecznie. No i zapraszamy na kolejne edycje. Tak, słuchaczy. Zapraszamy na 40. targi, które będą 12, 13 i 14 września tego roku.